Prezydent Francji namawia do protestów w Polsce. Nadchodzi ostateczny koniec z wizami do USA. Mamy nowe doniesienia w związku z aferą podkarpacką. I na koniec przyjrzymy się oświadczeniom majątkowym Mariana Banasia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. Pamiętacie, jak jeszcze nie tak dawno temu Francja była w ogniu? Już wtedy narzekali na Polskę, że u nas brakuje praworządności. No jeśli nie wiecie o tym, to zobaczcie koniecznie ten film, bo tam omówiłem to dość szczegółowo. Ale teraz będzie kontynuacja rozrywki. President Macron of France has once again called the banners to help in the fight against climate change. Speaking at the UN Climate Change... Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał młodych, by demonstrowali w Polsce przeciwko zmianom klimatycznym. Niech jadą manifestować w Polsce, by mi pomóc zmobilizować tych, których nie mogę zmobilizować do zmiany. Na pokładzie samolotu lecącego do USA Macron przypomniał, że w czerwcu na szczycie Unii Europejskiej cztery kraje członkowskie, Polska, Czechy, Estonia i Węgry, zablokowały zapisy dotyczące neutralności klimatycznej, jaką wszystkie państwa unijne miałyby osiągnąć do 2050 roku. Według dziennika Le Parisien prezydent Francji wskazał, że odpowiedzialna jest za to Polska. Prawda jest taka, że jest tylko jeden kraj, który wszystko blokuje. To Polska, powiedział Macron. Moim celem jest przekonać inne kraje, by ruszyły, mówił prezydent i wezwał młodych, by demonstrowali w Polsce. Potrzebuje wzajemnej mobilizacji, byśmy szli naprzód, szybciej i sprawniej. Pożyteczna jest presja wywierana na wszystkich, dodał, wypowiadając się o protestach w obronie klimatu, w których wzięły w piątek udział miliony młodych ludzi na całym świecie. Macron podkreślił, że nie rozwiązuje to problemu. Maszerowanie w każdy piątek, by głosić, że nasza planeta płonie, to sympatyczne, ale nie jest to problemem, uważa Macron. Zamiast tego, pisze Le Point, prezydent zasugerował podejmowanie konkretnych wspólnych działań. Wolę, by w każdy piątek organizować duże akcje zbierania śmieci w rzekach czy na plażach Korsyki, mówi. Macron wziął udział w poniedziałek w szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Na spotkanie w przeddzień debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ przybyli szefowie rządów i państw z około 60 krajów. Na odpowiedź polskiego rządu nie trzeba było długo czekać. Jest mi niezmiernie przykro słuchać takich wypowiedzi, powiedział prezydent na konferencji prasowej w Nowym Jorku. Andrzej Duda, pytany o mocne słowa prezydenta Francji na konferencji w Nowym Jorku, podkreślił, że gdyby nie prowadzony przez Polskę w grudniu ubiegłego roku szczyt COP24 w Katowicach, porozumienie paryskie nie znalazłoby możliwości wdrożenia. Zostało wypracowane przez nas właśnie, w drodze spokojnego dialogu ze wszystkimi naszymi partnerami, pracą ministra Michała Kurtyki. Efektem jego spokojnej, koncyliacyjnej pracy było to, że to porozumienie zostało wtedy osiągnięte, stwierdził Andrzej Duda. Jak dodał, elementem szczytu była deklaracja Just Transition, czyli o sprawiedliwej transformacji, żeby to dzieło naprawy klimatu także poprzez dekarbonizację realizowane było w taki sposób, żeby nie godzić w interesy człowieka, żeby to realizować w tempie odpowiednim dla danych społeczeństw, z uwagi na ich sytuację i uwarunkowania. Każde państwo jest indywidualnym podmiotem, zaznaczył prezydent. Przecież wszyscy dążymy do tego, żeby mieć jak najlepszy klimat. Nikt z nas nie chce, żeby topniały lody na Arktyce, żeby były drastyczne zmiany w pogodzie, które prowadzą do kataklizmów. Wszyscy chcemy, żeby powietrze było czyste, żeby zachować środowisko dla przyszłych pokoleń. Rzecz tylko polega na tym, żeby to się odbyło jak najmniejszym kosztem dla społeczeństw. Trzeba to zrobić w sposób odpowiedzialny. Drogą do tego są tylko spokojne negocjacje, powiedział prezydent. Each week for months and months now we've had young people speaking and I think they've identified an absolute urgency that we have to respond to here. Jak widać, prezydent Francji dalej ma do nas spory uraz i uznaje nas za takie największe zło, jakie w ogóle mogło kiedykolwiek spotkać Unię Europejską. No bo czymże jest stawianie nas na czele czarnej czwórki Unii? A zdaje się, że sam zapomina o problemach, jakie trawią Francję i których od miesięcy nie udaje mu się powstrzymać. Te problemy sprawiają, że Paryż, który jeszcze do niedawna uważany był za wielu, za europejską stolicę romantyzmu, teraz wygląda tak, tak, tak. A wielu turystów, którzy chcieli jeszcze odwiedzić niedawno Francję, no teraz rezygnują z tych planów ze względu na obawy o swoje bezpieczeństwo. Problem w tym, że Emmanuel Macron wydaje się być ziomkiem Trumpa. We do have a very special relationship. Oh, what it means and how it feels to love without a care. Just begin, don't worry.
A my wydaje się, że dalej jesteśmy jego marionetką. Chociaż przynajmniej już niedługo będziemy mogli do niego bezwizowo emigrować. Jeszcze przed rozmową prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali deklarację o zwiększeniu obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Jeśli wszystkie dane zostaną potwierdzone, za parę miesięcy na pewno uda nam się to zniesienie wiz doprowadzić do końca. Taką deklarację złożył Donald Trump w poniedziałek przy okazji spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Nowym Jorku. Słowa amerykańskiego prezydenta sugerują, że Polska spełniła wymagania, które pozwalają danemu krajowi dołączyć do programu bezwizowego. Potwierdza to Onet, który ustalił, że odsetek odmów wydania wiz turystycznych biznesowych do USA dla polskich obywateli po raz pierwszy w historii spadł do 2,8%. Aby przystąpić do programu bezwizowego, odsetek odmów musi spaść poniżej 3%. Stany Zjednoczone analizują dane dotyczące wiz właśnie teraz, bo 30 września kończy się bieżący rok podatkowy. Teraz musimy poczekać na oficjalną informację amerykańskiej ambasady w Polsce i oficjalną decyzję o włączeniu naszego kraju do Visa Waiver Program. To oficjalna nazwa programu bezwizowego. Nominacja nie sprawi jednak, że Stany Zjednoczone automatycznie zniosą wobec nas obowiązek wizowy. Uruchomi dopiero procedurę, która ma do tego doprowadzić. We wtorek rano w Polsat News wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha zapewniał, że zniesienie wiz to kwestia nie dłuższa niż kilka miesięcy. Absolutnie nie sądzę, że to będzie aż do świąt Wielkiej Nocy. Myślę, że to będzie dużo wcześniej niż święta Wielkiej Nocy. Jestem tutaj optymistą. Być może to będzie jeszcze perspektywa tegoroczna, mówił Paweł Mucha. Decyzja w sprawie Visa Waiver Program powinna zapaść w październiku, listopadzie. Pewnie w pierwszym kwartale 2020 wizy nie byłyby wymagane. Tłumaczył z kolei na początku września w rozmowie z Business Insider Polska Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający fundacji Digital Poland, która jest członkiem koalicji wizowej zainicjowanej przez PLL-LOT. Warto też przypomnieć, że nie wszystko zależy od Donalda Trumpa. Na temat zniesienia wiz do USA będzie musiał wypowiedzieć się też amerykański kongres. Visa Waiver Program pozwala podróżować na teren USA w celach turystycznych i biznesowych, bez konieczności posiadania wizy, na czas do 90 dni. Chodzi o taki rodzaj podróży, który dziś Polacy odbywają na podstawie wizy B1, B2. W programie bezwizowym uczestniczy w tej chwili 38 krajów. Oprócz Polski warunku dołączenia do programu nie spełniały dotąd Chorwacja, Bułgaria, Rumunia i Cypr. Jeśli Polska dołączy do programu bezwizowego, nie będzie to oznaczało, że Polacy będą mogli podjąć w USA swobodnie pracę czy osiedlić się w Stanach Zjednoczonych na stałe. Podróż do USA nadal nie będzie przypominać poruszania się po terytorium Unii Europejskiej. Turyści z Polski wciąż będą mogli być zawróceni do kraju po wylądowaniu na lotnisku w USA. Cieszę się, bo mam takie nieodparte wrażenie, że pan prezydent Donald Trump tą kwestię właśnie wiz, choć też doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że ona ma ten taki symboliczny wymiar. Andrzej Duda przyleciał do Nowego Jorku już w sobotę, aby być m.in. na zgromadzeniu ogólnym, na 74. zgromadzeniu ogólnym ONZ, a na jednym z najważniejszych przemówień Donald Trump zadeklarował również m.in. to, powtórzył w sumie to, co mówił wcześniej, że już niebawem przyleci również do Polski. Jednak zarówno jak za pierwszym razem, teraz także nie podał konkretnego terminu. Sukces? No na pewno, ale z pewnością nie naszego rządu, a po prostu wszystkich Polaków, bo to dzięki nam, dzięki naszej determinacji, dzięki temu, że jesteśmy coraz bardziej cywilizowani, to coraz w mniejszym stopniu odmawiają nam wyrabiania tych wiz. Ale czy aby na pewno to aż tak wiele zmienia? No, z pewnością tyle, że będziemy mieli mniej formalności do uzupełniania, a to już w sumie dużo, no bo tysiące Polaków, którzy latają sobie do USA, nie będą musieli tracić całego dnia, całych dni, a nawet tygodni na to, żeby przygotować się do wylotu. Sceptyczne względem PiS-u media zarzucają jednak prezydentowi Andrzejowi Dudzie to, że podczas tej 35-minutowej konferencji, kiedy doszło do zadawania pytań, Andrzej Duda nie odezwał się ani razu. No tylko, że... Po prostu wynikało to z tego, że do niego nikt nie miał żadnych pytań. Tylko czy to faktycznie jest jego błąd, czy... No tak wyszło. W każdym razie teraz Duda już będzie wiedział, że na przyszłość warto przynajmniej te pytania jakoś sprowokować. Really, nigga? Dajcie koniecznie znać w tej ankiecie, czy według was ten ruch bezwizowy naprawdę wiele zmieni dla Polaków, czy raczej to jest dla was takie... a my już ruszamy prosto do Polski, bo mamy nowe rewelacje z afery podkarpackiej. Stolica Podkarpacia. Przez kilka lat trwała tu wojna właścicieli agencji towarzyskich. Kto ją wygrał?
Ukraińskie służby już od 2007 roku interesowały się, jacy politycy i biznesmeni są klientami agencji towarzyskich braci R na Podkarpaciu, podaje Rzeczpospolita. Tak wynika z zeznań samych braci R. O kompromitujących VIP-y taśmach, które powstawały w agencjach braci R, mówi się w kontekście afery podkarpackiej już od dawna. Nieoficjalnie padały nazwiska wysoko postawionych polityków PiS. Teraz Rzeczpospolita za zgodą Sądu Okręgowego w Tarnowie zapoznała się z jawną częścią akt sprawy karnej przeciwko braciom R. Okazuje się, że według zgromadzonych już dokumentów w 2007 roku Służba Bezpieczeństwa Ukrainy szukała informacji o klientach prowadzonych w Polsce przez braci R agencji towarzyskich. Oni, SBU, pytali, jaką działalność prowadzimy, ile mamy klubów, kogo zatrudniamy, jakie mamy powiązania biznesowe i polityczne. Pytali, jacy konkretnie politycy i biznesmeni bywają w naszych lokalach, zeznawał Jewgeni R w krakowskiej ABW. Z jawnych akt nie wynika, czy śledczy drążyli ten wątek. Sama prokuratura dementuje fakt istnienia sekstaśm, ponieważ na miejscu ich nie znaleziono. Rzecz w tym, że za szukanie tych taśm śledczy wzięli się dopiero w 2016 roku. Przypomnijmy, że w przybytkach braci R miało powstać aż 4000 nagrań dotyczących m.in. polityków, wiceministra obrony, arcybiskupa i szefa wojewódzkiej komendy policji. Taśmy zaś miały trafić prosto na Ukrainę. Wyjaśnienie tej historii okazało się dla nas bardzo ryzykowne. Wciąż jednak nie wiadomo, dlaczego śledczy działali tak ślamazarnie w stosunku do braci R, skoro już w 2012 roku Dawid Kostecki wsypał cały ten układ łączący CBŚ z ukraińskimi sutenerami. No ale cóż, taki mamy klimat. Jeśli chcecie więcej info na temat samego Dawida Kosteckiego, to koniecznie sprawdźcie ten materiał. Tutaj mówiłem m.in. o tym, że zaginął jego pendrive z nagraniami i to jest niezwykle tajemnica, sprawa, którą kompletnie zmieciono pod dywan. A my teraz ruszamy już do kolejnego tematu. Żelazny Marian i pokoje na minuty. Na godziny, przepraszam. Nie mierzmy wszystkim własną miarą. Podając się za klientów, wchodzimy do krakowskiego pensjonatu oferującego pokoje na godziny. Od co najmniej 19 lat Marian Banaś, obecny szef NIK i były minister finansów, był właścicielem krakowskiej kamienicy, w której działał dom schadzek, ustalił Onet. I dopiero od końca 2015 roku były szef Krajowej Administracji Skarbowej wykazywał nieruchomość w swoim oświadczeniu majątkowym. Marian Banaś, były minister finansów i obecny szef NIK, posiada dwupiętrową kamienicę na krakowskim Podgórzu, poinformował w sobotę superwizjer. Jak ustalili dziennikarze, miał tam znajdować się pensjonat prowadzony przez braci K. Dziś zapomniane postaci krakowskiego półświatka, gdzie wynajmowane były jeszcze do niedawna pokoje na godziny. Jak to się stało, że jeden z najpotężniejszych urzędników obecnej władzy, wieloletni minister finansów, szef służby skarbowej, przez lata trzymał w tajemnicy fakt posiadania kamienicy, a żadne ze służb nie prześwietliło dokładnie jego oświadczeń majątkowych. Onet przeanalizował dokumenty związane z nieruchomością przy ulicy Krasickiego. Wynika z nich, że Marian Banaś postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza z 29 maja 2000 roku został jedynym właścicielem nieruchomości i do tej pory widnieje w księdze wieczystej jako jej właściciel. Niecały rok później Banaś podpisał tajemniczą umowę na rzecz Henryka S., w której, jak czytamy w dokumentach, zobowiązał się dożywotnio do przyjęcia mężczyzny jako domownika, dostarczania mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału. Banaś zobowiązał się także do zapewnienia pomocy i pielęgnowania Henryka S. w chorobie oraz zorganizowania na własny koszt pogrzebu odpowiadającemu zwyczajom miejscowym. Można chyba pogratulować. Zobaczymy. Jestem dziennikarzem TVN. Mam pytanie do pana ministra. Jak ustalił Onet, umowa przestała obowiązywać na skutek śmierci mężczyzny w grudniu 2009 roku. Z dokumentów wynika także, że Marian Banaś już w 2015 roku chciał sprzedać kamienicę, której od kilku lat był właścicielem. Pod koniec tego roku zawarta została przedwstępna umowa sprzedaży, a kupcem nieruchomości miał być wówczas 26-letni Dawid O., blisko związany z krakowskim półświatkiem sutenerów, a konkretnie z braćmi K. Bracia zajmowali się m.in. prowadzeniem domów publicznych. W 2005
tym brali udział w porachunkach między grupami sutenerów. Uzbrojeni w niebezpieczne przedmioty, bandyci starli się w rejonie krakowskiego Kazimierza, a w wyniku walki ranny został policjant. Obaj zostali prawomocnie skazani za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jak wynika z rejestru działalności gospodarczej, Janusz K. prowadzi obecnie firmę handlowo-usługową, która zajmuje się wynajmowaniem pokoi na godzinę. Tym samym zajmuje się także Dawid O., który prowadził rezydencję braci K. w kamienicy na Krasickiego 24, w której funkcjonował regularny dom schadzek. Z dokumentów wynika także, że do sprzedaży nieruchomości wówczas nie doszło, a strony rozwiązały przedwstępną umowę sprzedaży dopiero w grudniu 2018. Kolejna adnotacja w Księdze Wieczystej ma datę 17 sierpnia 2019. Wynika z niej, że choć wciąż Marian Banaś widnieje jako jedyny właściciel, kamienica zostaje sprzedana. Ale komu? Tego już nie wiadomo. 3 dni później pojawia się adnotacja o wykreśleniu hipoteki łącznej wartości 2 625 000 zł, stanowiącej zabezpieczenie spłaty wierzytelności wynikającej z kredytu udzielonego we wrześniu 2016 roku przez Państwowy Bank Ochrony Środowiska. I co ciekawe, na pewno nie był to kredyt hipoteczny pod zakup nieruchomości na Krasickiego w Krakowie. Do dokumentu wpisał on 2 domy. Pierwszy o powierzchni 200, drugi 50 metrów kwadratowych. Oraz 3 mieszkania. Media przeanalizowały także dostępne oświadczenia majątkowe Mariana Banasia, które musiał składać w związku z pełnionymi państwowymi funkcjami. Pojawia się ona dopiero w oświadczeniach złożonych od końca 2015, a także w ostatnim oświadczeniu majątkowym złożonym 4 czerwca 2019. Banaś wykazał w nim posiadanie m.in. kamienicy własnościowej o powierzchni 400 metrów oraz dochód z wynajmu lokalu, który wynosił w 2018 65 tysięcy 700 zł. CBA na wniosek samego Banasia wszczęła 16 kwietnia 2019 roku analizę jego oświadczeń majątkowych. Co ciekawe, w momencie wszczęcia postępowania sprawdzającego Banaś nie złożył jeszcze oświadczenia w związku z objęciem przez niego funkcji ministra finansów, w którym wykazał dochód z wynajmu posiadanej kamienicy. Zastanawiające jest, dlaczego do tej pory służby przymykały oko na luki w oświadczeniach byłego prezesa służby skarbowej i działalność, która ma miejsce w kamienicy. Wczoraj CBA poinformowało, że analiza ma potrwać do 16 października. Chcę pełnej transparentności. Jutro poproszę panią marszałek Sejmu o bezpłatny urlop do czasu, aż CBA zakończy badanie mojego oświadczenia majątkowego. Nie pozwolę na szarganie mojego autorytetu, mówił prezes NIK w poniedziałek w TVP Info. Jak tłumaczył, 30 lat temu poznał oficera AK, człowieka, który był samotny i dał mu kamienicę. Był moim dobrym znajomym. Po wielu latach w 2007 przekazał mi kamienicę. Po latach postanowiłem ją sprzedać. Podpisałem umowę wynajmu młodemu człowiekowi, który chciał prowadzić działalność hotelarską. Niestety nie dostał kredytu i nie kupił ode mnie budynku. Ja w tym czasie przebywałem ciągle w Warszawie. Sprawa jest już zamknięta. Nie jestem już właścicielem tej kamienicy, kontynuował prezes NIK. Jak podkreślił, bohater reportażu TVN nie jest żadnym jego znajomym. To ojciec człowieka, który wynajął mój dom pod działalność hotelową. Poznałem go wtedy, gdy zawarłem już umowę z jego synem, stwierdził Marian Banaś. Zapewnił, że w kamienicy nie było żadnej agencji towarzyskiej. Były usługi na godziny, ale takie usługi świadczą też inne hotele. Ja tego nie kontrolowałem, zapewnił szef Najwyższej Izby Kontroli. Kredyt wziął mój syn. Kto by nie pomógł dziecku? Dlatego dałem hipotekę na moją posiadłość, ale ona była rzeczowa, a nie pieniężna, więc nie musiałem umieszczać jej w oświadczeniu, odpowiedział Banaś, pytany o niewpisanie do oświadczenia kredytu hipotecznego. Okazuje się, że jest to niewielki pensjonat w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Oferuje on pokoje na godzinę. Oficjalny tweet z TVP Info. Szef NIK.gov.pl Marian Banaś. 30 lat temu poznałem żołnierza AK, z którym się zaprzyjaźniłem jeszcze w latach 80. W 2007 roku w umowie dożywocia przekazał mi swoją starą kamienicę rodzinną, którą ja wyremontowałem, stąd się wziął mój majątek. Hashtag wierz więcej małpa wiadomości TVP. Oficjalne tłumaczenie jednej z komentujących ten tweet. Idę ulicą, podchodzi do mnie starszy, zadbany pan i zagaja rozmowę. Po kilku chwilach jesteśmy już zaprzyjaźnieni, a w drodze do notariusza opowiada mi o swoich losach. Był cicho ciemny, snuje barwną opowieść o swoich misjach. Stałam się szczęśliwą posiadaczką kamienicy w Londynie. A teraz oficjalne ogłoszenie jednego z komentujących. Poznam żołnierza AK i z przyjemnością zaprzyjaźnię się z jego kamienicą. Hashtag Banaś. No Rydzyk dostał 2 auta od bezdomnego, ten dostał całą kamienicę od byłego żołnierza AK.
No, jakoś tak się dziwnie składa, że droga do sukcesu z przypadku w naszym kraju zawsze wiedzie przez PiS. Nie no, to oczywiście takie złośliwe uszczypliwości. Przecież wszyscy wiemy, że każdy z przypadku może zostać takim, no, człowiekiem sukcesu. No ja na przykład ostatnio dostałem maila od pana Abdullaha Miszala, który obiecuje mi, że będę bogaty. No sami zobaczcie. I need your assistance and cooperation. My name is Mr. Jak Abdullah Mishal from Damascus, Syria. And I am now resigned from the government. Bla, 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 bla. I tutaj mi obiecuje, że jakieś tam inwestycje będziemy sobie czynić na 8,5 miliona dolarów. Więc no, całkiem spoko. Gdybym pewnie nie dostał tego maila, to bym w życiu w to nie uwierzył. No ale teraz wiem, że takie sytuacje po prostu mają czasami miejsce i wiem to na własnym przykładzie. No trudno. A teraz czas na drętwy suchar. Co jest czerwone i źle wpływa na zęby? Cegła. Tego drętwego suchara podesłał mi na Instagramie. Będę brał cię w aucie i oczywiście otrzymujesz od nas złotego banasia. A jeśli ty też chcesz swoją złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego suchara u mnie w wiadomości prywatnej na Instagramie. Link do Instagrama masz oczywiście w opisie. Najlepiej jak mnie tam zaobserwujesz, bo tam też wrzucam często relacje, które są po prostu takie trochę bardziej mniej oficjalne, które są takie mniej oficjalne, no i tam też są kulisy bądź na bieżąco, no więc zapraszam serdecznie. A jeśli nie masz Instagrama, to też mam dla ciebie niezłą opcję. Wystarczy, że sobie go założysz. No i lato zainstalować taką apkę na telefonie, już nie przesadzajmy. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!